Witam Was, kochani, w drugim odcinku Serial Plays FIFA 14. Zaznajomiłem się już ze wszystkimi zasadami Ultimate Team. I co? No jest fajnie, no w sumie zostało wszystko prawie to samo. Znaczy, może powiem od początku dla tych, którzy nie wiedzą. Tak będzie mi łatwiej w sumie. FIFA Ultimate Team to jest tryb gry, gdzie budujemy własną drużynę spośród kart piłkarzy, które to karty kupujemy sobie za monety, które widzicie w lewym górnym rogu. Mam teraz 2798 lub za FIFA Points, które trzeba kupić sobie za prawdziwą kasę. A tu są moi kumple z Origina. No i dobra, poza tym ważny jest taki współczynnik jak zgranie zespołu, o którym zaraz powiem, żeby nie mówić tak gołosłownie tutaj. No i jeden sezon sobie przeszedłem, także jeden sezon wam pokażę. I tu mamy 10 meczy w sezonie i jak widzicie punkty do utrzymania 7. Trzeba po prostu zdobyć 7 punktów przynajmniej, wtedy dostaniemy 1300 monet. Jeżeli zdobędziemy 11 punktów, to 1700 i jeżeli będziemy mistrzami na pierwszym miejscu w lidze, to dostajemy 2100 monet. Normalnie 3 punkty za wygraną, 1 punkt za remis i 0 za przegraną. Z tym, że zauważcie, nie ma tu poziomu trudności, ponieważ poziom trudności jest właśnie jak tutaj widzicie na czwartej kolumnie. Poziom trudności to jest zawodowiec, początkujący, amator, zawodowiec, początkujący. I to tyle. Także mamy kilka drużyn, z którymi walczymy właśnie na stadionach całego świata. I to jest tyle. Jak widzicie, mój bilans to są 4 wygrane, 2 remisy, 0 porażek. No i dobra, dalej idziemy. Tak. Także poziom trudności jest uzależniony od tej drużyny. No i dobra, bieżący sezon. Musimy zdobyć przynajmniej 7 punktów, żeby się utrzymać, 11, żeby awansować do ligi 8 i 14 punktów, żeby zdobyć mistrzostwo, tak jak mówiłem. No i dobra, tu mamy terminarz, tu mamy historię sezonu, zdobyte tytuły, no właśnie tamten wcześniej wygrałem. Ukończony sezon, następny mecz. No i właśnie, to jest to, edytuj wyjściowy skład. To jest mój skład, właśnie składa się z kart zawodników. Poza tym, zawodnicy muszą mieć kropeczki, które widzicie pod właśnie te zielone, tu pomarańczowa jest, tu są zielone. To są kropeczki reprezentujące właśnie pozycję danego zawodnika, na której on powinien grać. Czyli tutaj akurat mam środkowego napastnika, to jest taki naprawdę lewy napastnik. Także powinienem go zmienić, ale go na razie nie zmieniam. Poza tym, do każdego piłkarza można sobie... Następny mecz damy. Aha, to jest to. Do każdego piłkarza możemy również zastosować karty jednorazowe, takie jak trening, zwiększanie tam statystyk i tak dalej, ale właśnie miałem powiedzieć o tym zgraniu. Jak widzicie, po prawej stronie mamy ocenę i zgranie. Ocena to jest ogólna średnia wartość danych piłkarzy. Właśnie jak widzicie, tutaj ma 75 na 100, 78, 75, 80 i tak dalej. I to jest właśnie ocena, z tym, że ocena nie odzwierciedla jakby najważniejszej statystyki zgrania. Zgranie to są właśnie te linie prowadzące od jednego zawodnika do drugiego i im one są bardziej zielone, w sensie są czerwone, jak widzicie, że są praktycznie niezgrani, poprzez zielone, gdzie są bardzo zgrani. I zgranie polega na tym, że zawodnicy, którzy się łączą, powinni być albo z tego samego kraju, jak widzicie Brazylia, albo z tej samej ligi, albo z tego samego klubu. Także jak widzicie, tu mam Włochy. Z Włoch, Consoliniego i Cristiano. Także oni są zgrani. I ogólne zgranie może być, znaczy maksymalne zgranie może być 100%, znaczy 100, naprawdę w tych punktach liczone. Ja mam 61, akurat jest mało zgrane, także chodzi o to, że zgranie odzwierciedla, czy raczej wpływa na to, jak cała drużyna się sprawuje. I ma to naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie, ze względu na to, że pomimo tego, że ocena mam teraz prawie
no 3,5 gwiazdki mam, średnią właśnie ocenę, to i tak drużyna jest bardzo słaba ze względu na to właśnie, na ten brak zgrania. I wpływa to naprawdę na przebieg gry, przebieg meczy, ponieważ im mniejsze zgranie, tym zawodnicy jakby gorzej się sprawują na boisku, o tak. Także zgranie ma bardzo, bardzo duży wpływ. No i właśnie, i trzeba po prostu sobie stworzyć taką drużynę z kart, piłkarzy, jaką chcemy, z tym, że warto właśnie mieć, znaczy należy mieć na uwadze to, żeby zgranie było duże. No dobra. Poza tym mamy również karty stylów gry. No właśnie. Tutaj jest style gry. I możemy sobie właśnie, jak widzicie tutaj, kupić style gry dla danego zawodnika i wtedy on będzie albo snajperem, albo kończącym, albo egzekutorem i to wpływa po prostu na ich właśnie styl gry. Jak sama nazwa wskazuje, także warto też to sobie poczytać, jak będziecie grać ewentualnie. To jest moja ławka rezerwowych. To są rezerwy. Plus dodatkowo mamy ludzi w klubie, których po prostu możemy tutaj sobie wymieniać. Przepraszam, tutaj. Tu możemy sobie wymienić zawodnika, przeszukuję mój klub. No i to są jakby rezerwy rezerw. Także możemy sobie wymienić tego zawodnika tutaj na tego. I już. Aha. Poza tym, jak kupujemy kartę piłkarza, to on ma, poza tymi początkowymi, czyli tymi, to jest taki kolor, nie wiem jaki, brązowo-beżowy, to oni mają po prostu ilość... tutaj chyba nie, tu jest... mają kontrakty po prostu rozpisane na ilość meczy. Jeżeli kupujemy piłkarza właśnie z rynku transferowego, wtedy on ma 7 meczy i wtedy trzeba na nim użyć karty jednorazowej właśnie jako przedłużenie kontraktu i wtedy może grać dalej. Jeżeli nie wykupimy, on po prostu idzie do naszego klubu. Nie na ławkę rezerwowych, ani do rezerw, tylko właśnie do naszego klubu i trzeba na nim wtedy użyć. Jeżeli chcemy, żeby on grał u nas, to wtedy musimy na nim użyć właśnie karty przedłużenia kontraktu. A podstawowi zawodnicy, których dostajemy na początku samego, mają kontrakty na 45. Tutaj właśnie nie wiem, gdzie to jest. Podania, Irlandia, styl gry. Słony, dane zawodnika. Właśnie szukam tutaj, pierwszy właściciel. Żółte kartki, wzrost, przydatność zawodnika. Tu powinno być. Mamy kontrakt 45, o widzicie? Tutaj na przykład 7. Kontrakt 7 też. 45, 44, 7, 7, 3 na przykład. Howard u nas grał jak bramkarz już 4 mecze, więc zostało mu 3. Chico też to samo. Także to jest tutaj. Atrybuty i tak dalej, lojalność. Żeby mieć lojalność, czyli żeby ta tarcza, którą widzicie tam po lewej stronie na środku tej karty, była zielona, czyli żeby był zawodnik lojalny, czy musi rozegrać w naszym składzie przynajmniej 10 meczy. Dobra, myślę, żeby nie przedłużać za bardzo. Jak mówię, to będzie taki let's play z tego sezonu, więc wszystko będę tutaj opowiadał o tym. No i możemy sobie również zatrudnić menedżera. No właśnie, użyj karty menedżera. Zamień. Szybka sprzedaż akurat nie. No, także to są... Za dużo się nie zmieniło w porównaniu do FIFA 13. Niemniej jednak właśnie to zgranie jest bardzo ważne. Dobra. Dalej. Myślę, że to jest mało zgrana drużyna, niemniej jednak może coś się uda ugrać. No i oczywiście można sobie kupić herb, można sobie kupić stroje, jakiekolwiek. Także tworzymy wszystko samodzielnie. Piłki można kupić i tak dalej. Ja akurat lubię Walencję, stąd też kupiłem ich stroje, kupiłem ich herb i tak dalej. Ustawienia gry. Poziom trudności. Amator? Czemu tu jest zawodowiec w takim układzie? Nie, oni są amatorscy. Właśnie, bo jak mówiłem, to drużyna jakby ustala poziom trudności. Z tym, że
możemy sobie ustawić wyższy poziom trudności. Początkujący. Aha, bo to jest amator. Możemy sobie ustawić wyższy, ale nie niższy poziom trudności. I to ma chyba wpływ na ocenę późniejszą gry, w sensie ocenę, za którą dostajemy monety właśnie na zakup nowych zawodników, kart i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ja sobie zagram nie na amatorze, sobie zagram na początkującym, żeby tak nie bardzo, żeby tak zobaczyć po prostu. Jak tutaj, żółty, karny, nie będę się tutaj bawił w te rzeczy. Bo... No bo każdy sobie może to przejść samemu, nie będę zanudzał. Pierwszy mecz tego sezonu. Na pewno będą chcieli rozpocząć go jak najlepiej. Startują na samym dole, ale zobaczymy... No i ten let's play będzie wyglądał tak, że będę pokazywał dwa mecze. Rozgrywał dokładnie. No i niestety one muszą być po 6 minut, nie można inaczej tego zrobić. Mam taki bliski, bliską kamerę, w sensie z zoom tej kamery mam bliski, ponieważ gram z łóżka zazwyczaj i dlatego tak jest. Albo sobie może ją zmienię. Zoom. Nie, mam zerowy zoom zawodnika. Wysokość kamery to jest po prostu taka. Dobra, nie no, wysokość musi być. Nie no, myślę, że widać i tak wszystko, co się dzieje na blisku. No właśnie, przede wszystkim to zgranie wpływa na to, czy na przykład podania dochodzą do celu, czy zawodnicy ustawiają się na pozycjach tam, gdzie mają piłkę dostać i tak dalej. Także... Tak naprawdę słabsza drużyna może pokonać, słabsza zgrana drużyna może pokonać niezgraną drużynę gwiazd. I to jest bardzo ważne, na to należy zwracać uwagę. Ale dawaj piłę. Dobra, idziemy. Aj! A, to będzie łatwa brama chyba. Czy to wykorzysta? A może nie. Broni i grają dalej. Aj! Jak mówię, ja nie jestem tutaj królem futbolu, że tak powiem. Także co do mojego poziomu gry, to tam nie jestem jakiś super świetny. Dobre przejęcie po broni. Brawo. Także wybaczcie mi. Lamienie ewentualne. I mamy gola, proszę państwa. Dobra, udana akcja i mamy bramkę. No a tutaj żadnego problemu z tą dobitką nie było. Wiecie co, jednak zmienię tą kamerę, bo ona mi wkurza. Telewizyjna. Tak będzie wykorzystał okazję. Więcej. Z tym, że... Kurde. Bo mam te ustawienia... Przepraszam za to. Mam te ustawienia własne. Także ten zoom sobie damy. Większy, o taki. O. Żeby było widać. Co się dzieje. Cortes. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Niech się lepiej nie zastanawia. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. A teraz Riquelme. Lilian. Nie zdążył za... Złe podanie, kurde, miałem nie podawać tam, no jednak. Wiedziałem, że tak to się skończy, ale jednak naciągnąłem guzik. Niespolony go. Naj.
Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Mamy bramkę, proszę Państwa! No, jak mówię, to nie jest problem tutaj. Nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Na tym poziomie. Prawdziwa, która potrafi jeszcze to udowodnić. Ale problem się zaczyna od zawodowca w sumie, znaczy dla mnie. Bo wygrywam te mecze czasami 1-0 max. A teraz Riquelme. No, znakomicie, co teraz? Ej, no właśnie. Tak jest, rzut karny. Zobaczmy to jeszcze raz. Faul był ewidentny. Nie ma dwóch zdań. Sędzia słusznie odgwizdał przewinienie. Aj, co zrobiłem? Bo jeszcze dalej prawo dałem. Widzą Państwo statystyki. O, masakra. Na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. To jest lawa dopiero. Jak można każdego nie strzelić. Aha, no i właśnie, za bramki i za podania celne i tak dalej dostajemy monety w tym meczu. A tracimy monety właśnie za faule, za stracone bramki, za offside'y. Świetnie zagrał, czy to wykorzysta? No strzela, jest gol! Tak jest, Riquelme Jean, którego kupiłem w sumie na tą pozycję. Bo gram w formacji szeroki romb, to jest 4-4-2. Z ofensywnym pomocnikiem i z defensywnym. Bo ta formacja sprawdza mi się. A chyba mówiłem to a propos wcześniejszego odcinka, nie? Aj! Uderzenie w stronę bramki. Jedno. Kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Ale precyzyjnie posłał tę piłkę. No, 4-0 tutaj. Problemu nie ma, jak widzicie. I rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Czy to wykorzysta? Tu zabrakło siły, więc chce. Świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Dawaj piłę. Myślę, że nic nie było. Jak zareaguje arbiter? Bramkarz. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Znaczy faktycznie będę musiał tutaj niedługo kupić karty kontraktu. Na razie karty treningu i tak dalej z grania drużyny nie kupuję. W sensie z grania drużyny. To jest trening drużynowy też. Wszystko kosztuje oczywiście pieniądze. Daleko wybijają. Nie kupuję po prostu kart treningu pojedynczych zawodników, ponieważ moja drużyna nie jest grana. To jest taki skład przejściowy, żeby mieć kogokolwiek. A potem będziemy myśleć nad właśnie zawodnikami z jednej ligi. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Luis Garcia. Aj. Boteń. O samej mechanice gry nie będę nic mówił, ponieważ już wypowiedziałem się na ten temat. Gra się naprawdę przyjemnie. No i mamy dobry, udany odbiór. Aj! Ale już byłaby to piękna bramka, naprawdę niewiele brakowało. No proszę, powtórzę, widzimy, że świetnie przymierzył z dystansu. A, no uwagę, uwagę warto zwrócić na to, że tutaj mamy inaczej ustawioną tą taktykę inaczej. Jest pod innymi przyciskami teraz poustawiona. Że zazwyczaj się naciskało dół i to była gra z kontry, a teraz trzeba nacisnąć dół w lewo. Kiepskie dośrodkowanie, piłkę przejmują przeciwnicy. Dobra okazja, mamy bramkę, proszę Państwa!
No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić drugą. Tak, te wszystkie kurde teksty chyba każdy zna na pamięć. Z tym, że tu warto zwrócić uwagę na to, że komentatorzy mówią, są dodatkowe komentarze, które mówią, znaczy komentatorzy mówią, na której pozycji się nasza drużyna, tutaj właśnie FIFA Ultimate Team, znajduje. To jest fajny taki, szczególik. Mówiąc krótko, widać tutaj różnicę klasy. Dobra, wznawiamy mecz. Tutaj powinni trochę ochłonąć po tym. Przez 15 minut trochę się zwrócić powinna. Stamina. Swojego partnera. No właśnie, to jest ten brak zgrania tak naprawdę. Gdzie po prostu oni nie podają piłki do siebie, tylko właśnie... Znaczy, jak to było w instrukcji ładnie napisane, że nawet najlepsi zawodnicy potrafią potykać się o własne nogi, gdy drużyna nie jest zgrana. Także naprawdę faktycznie ma to znaczenie duże tutaj to zgranie. Akurat to mam małe zgranie. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Ośrodkować miałem już. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo, brawo. No jak mówiłem wcześniej, fajne jest to, że faktycznie teraz zawodnicy w środku pola mogą przejmować tę piłkę, a nie tylko obrońcy. Tak zauważyłem w każdym razie w FIFA 13, to tak było, że bardzo ciężko było odebrać piłkę zawodnikowi w środku pola. No i teraz zauważyłem też, że więcej kartek sędziowie rozdają. Znaczy no żółtych w sumie, bo czerwonej nie dostałem nigdy w mojej karierze FIFA 14. No i faktycznie te kartki są zasłużone, także to sobie... Znaczy one były na przykład znaczy z takich akcji, na przykład jak dośrodkowanie po prostu z rzutu rożnego, gdzie po prostu zawodnik mu chciał po prostu z główki strzelić, a trafił w piłkarza i za to dostał żółciutką. Także no są taki, jest taki element losowy też, także to jest fajne. Nic nie było, panie sędzio, nic nie było, gramy dalej. Aj. Dobre przejęcie, brawo. Ktoś tam idzie mi w sukurs. A teraz Riquelme. Musisz podawać. Ale chciałem jakiś trik zrobić, ale... Jeszcze nie do końca mi wychodzą. Ja rzadko używam trików. Z tym, że tutaj podobno jest lepiej z trikami. W sensie, że można na prędkości robić te triki. I to jest dobre. Ale jak mówię, muszę się do tego przyzwyczaić. Ja zazwyczaj trików za dużo nie stosowałem. Nic nie było, panie sędzio. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Aj! No właśnie o tym zgraniu mówiłem. To jest też statystyki są zaniżane przez słabe zgranie. O! Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje... No właśnie, na przykład czegoś takiego w FIFA 13 bym nie zrobił. Oni po prostu za bardzo się blokowali ciałem. Na tych wyższych poziomach trudności pewnie, nie? Na tej grałem, także nie wiem, jak tam jest, jak tam było niżej. Puścił Bąka lewą stroną. Wiedziałem, jak to się skończy. Nie temu, no właśnie to są te braki w zgraniu. Dałem, żeby na górę podał mu. A on podał temu na dole, no. Widzicie, tutaj tak samo. To było zwykłe podanie, w sensie do nogi, a nie na dobieg.
I też tą piłkę sobie, kurde, kopnął gdzie chciał. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. No, na przykład tutaj powinien mocniej ją kopnąć, a nie kopnął. No. Biegasz tam. Dobrze. Aj. Skarata. Właśnie, może jakieś zmiany. Olalalalo. Tak, i oni muszą być na swoich... nie mam, kurczę. Prawego obrońcy. Oni muszą być na tych pozycjach, do których są przypisani. Mam lewego. Obrońcę, środkowy pomocnik, lewy strzelec. No właśnie, powinno zadziałać. Z rozgrzewki będzie zmiana. No, jak mówiłem wcześniej, można to wyłączyć. To jest dobry pomysł, żeby tak to zmienić. Może teraz sobie damy tryb defensywny, gest kontry, a żeby utrzymać ten wynik. Będziemy jeszcze, co prawda, starali się strzelić bramę, ale nie kosztem obrony. I tak, mamy bilans super. A teraz Riquelme. Kurde. Czasami właśnie sobie piłkę za bardzo wysunie i to jest ta nowość właśnie. FIFA 14. Po prostu ją traci zwyczajnie. Potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Szybko opanował piłkę. Też jak mówię, no ja w FIFA 13 nie grałem za bardzo w ten tryb. Ale tutaj mi się podoba. Może dlatego właśnie, że nie grałem, go odkrywam na nowo. Dlatego, zwłaszcza, że jest całkiem ciekawie. Nic z tego nie wyszło, ale nie szkodzi, i tak wygrywają. Pum, 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 pum. Próbował, ale nie udało się. Aha, kochani, po tym meczu pokażę wam, właśnie bo specjalnie je zostawiłem. Mam 3 złote, znaczy 4 złote paczki dostałem w piłkarzy z kartami, znaczy ogólnie kart. W tym 10 kart... rzadkich, jedna legendarna, czy złotych, jedna rzadka. Zaraz zobaczymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szalek. To ładna brama. No dobra. Ocena meczowa. Policja spada. No dobrze. Dalej. No właśnie, tutaj mamy ten mnożnik 0,46 na przykład. Nie wiem, od czego on zależy dokładnie. Czy od poziomu trudności, czy od czego. No, także za bramki mamy 200. Zauważyłem, że maksymalnie jest 200 za bramki. Wcześniej wygrałem chyba 6-0, to też dostałem 200, także... maksymalnie 200, strzały celne właśnie, udane odbiory, czyste konto, dokonanych podań. Zawodnik meczu jest u nas i posiadanie piłki 55%, dostajemy tyle monet, ile mam procent posiadania piłki. No i faule, kartki, spalone bramki, stracone, żółte, różne też by były na plusie, gdyby były. Dobra. Fajnie. Także mamy trochę kasy.
I teraz... O! Także zostało jeszcze przynajmniej jeden remis, jedna wygrana. Ale mam jeszcze 9 meczy do rozegrania. Pod jakimi rosną. No i dobra. I tu mam ten sklep właśnie. Moje paczki. Moje paczki, właśnie chciałem je otworzyć przy was, żebyście zobaczyli, co dostałem. O właśnie, mam kartę kontraktu. Mam Kitchena jako menedżera. Kontrakty, mecze plus 11. Właśnie, kondycja plus 60, pełna kondycja premium, wszystkie cechy plus 10. Styl gry, to jest dlatego, no i help. Dobra, wysyłam wszystko do klubu. Także jest całkiem ciekawie. Myślę, że kartę kontraktu będę musiał sobie kupić. No i możemy sobie kupić tutaj paczki również. No i właśnie widzicie, albo monety, albo właśnie te punkty FIFA, które trzeba kupić. Dobra, mam kolejną paczkę. Krychowiak. Jako karta rzadka to jest, rozumiem. To są złote karty, to jest chyba rzadka i jest jeszcze jakaś legendarna, którą widziałem, za 40 tysięcy chodzi. To jest kolano. I to jest, rozumiem, do kontuzji. Kontrakty. Kondycja plus 60, leczenie kontuzji. Także wszystko to można sobie kupić. Artysta i strój. Kiteres. Lewy pomocnik. Chyba by trzeba go obadać. Czy by się nie znalazł w naszym składzie. Dobra. I ostatnia paczka. No właśnie, co najmniej jedną złotą, tylko jedną rzadką. I? Arbeloa. Mari. Neuchâtel. Jawne. Kontrakty, kondycja, leczenie głowy, trening bramkarski, refleks, ja na pozycji i strój. Dobra, wszystko wysyłamy. Także zero paczek już niestety, ale nie kupuję nowych, bo nie opłaca się. Znaczy, moim zdaniem po prostu warto skupić się na tym, co chcemy uzyskać. Dobra, mój klub. Nie mój klub. Skład. Skład. I lewy pomocnik. Imię zawodnika. Szkolny klub. Mówi Teresa. On jest, prawda, widzimy z Argentyny, ale jest dużo lepszy. Także wymienimy. No i mamy delikatnie lepsze połączenie tutaj między Kelme. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy Sagbo, Marwo. Ciekawy pomocnik. Nie zawodnika w moim klubie. Może faktycznie Krychowiaka sobie wrzucić, bo nie mam środkowego pomocnika defensywnego. Albo no jeszcze Tera. Szczegóły.
tempo, dribbling, obrona, blokowanie. 79. No dobra. 59-54. Obrona. Blokowanie jest dobre. Podania też ma lepsze. Także trzeba by Krychowiaka faktycznie zamienić. Nie mam nikogo z Polski niestety. Siri to bramkarz. Prawy obrońca, prawego obrońcy bym potrzebował. Zobaczymy, czy mam kogoś z obrońców prawego. 75. Mam! 77, właśnie Arbeole mam. Trzeba zamienić. O, to by było nawet lepsze zgranie by było. Tutaj. Pomiędzy właśnie Chico. Prawo obrońca, prawo obrońca mi się przydał. To jest lewy skrzydłowy. 76. Środkowy obrońca. Czy ja mam jakiegoś środkowego obrońca dobrego? Mam. Z Chorwacji Lovrena. Jak mówię, to i tak jest słabe zgranie, więc ja tutaj się za bardzo nie ten. O! Tu już mam lepsze zgranie. 67. Czy mam lewego obrońcę, jakiegoś sensownego? Campbella. Nie, to nie ma. Dobra, może tutaj jeszcze jeden zawodnika. No to są właśnie karty podstawowe, także karta nie jest na wymianę. Nie mogę jej wymienić. Badra, szybkowy obrońca. Mi się przydał w sumie. Na ławę go postawimy na razie. No i chyba Albert Aguilar. Wymień zawodnika. Prawego obrońcę mam. Dobra, także to będzie tyle. Także gramy dalej. Tak, to jest dobry mecz. To jest dobra drużyna z grania. Chyba nam wzrosło wcześniej. Oni mają białe stroje. Dobra, bo teraz my jesteśmy na wyjeździe. Także mechanicy mają białe, mamy wyjazdowe. Początkujący. Zastanawiam się właśnie, czy na zawodowcu nie zagrać i chyba zagramy na zawodowcu. No i tutaj bramy trzeba strzelać, ale tak jak mówię, wszystko to będziemy pomijać, nie ma sensu tego pokazywać. A ten mi nie zapisał ustawień. Co za... Telewizyjna. Wysokość kamery, dobra. Zoom kamery sobie zwiększymy na taki. Powinno wszystko działać, ok. I jeżeli dziś wygrają kolejne spotkanie, to będzie wyśmienity początek sezonu. O! Arbitrem dzisiejszego meczu jest Kim Plodenmakers. Czy to wykorzysta? Kolejna udana interwencja będzie dwukrotna. Czy to wykorzysta? Dobra, znakomicie obronił ten głos. Howard Webb. Po tym świetnym meczu z Austrią, nie? Na Euro 2008. Co wymyśli, żeby nie stracić? Bardzo go Polacy polubili. Dobra. A teraz Riquelme. Spalony, ale
Nie ma. Strata i trzy piłce rywale. Biegniesz do tej piłki, aby. Biegniesz. Batenk. Jak mówię, na zawodowcu to już jest dla mnie w każdym razie wyzwanie delikatne. Bo jak mówię, nie ograłem się jeszcze aż tak mocno. To jest mój chyba 10 mecz. Nie 10. Dalej. To jest chyba 15 mecz. Czy 16 już. Ale to i tak mało mnie. Czy tak, ja się tak przyzwyczajam jakby do gry po połowie sezonu w karierze. Także faktycznie trochę, znaczy do nowej odsłony FIFA, czy do nowej gry ogólnie piłkarskiej, żeby wiedzieć mniej więcej co robię. Zwłaszcza, że, jak mówię, tutaj zgranie ma ogromne znaczenie. Moja drużyna nie jest jeszcze zgrana, tak jakbym chciał. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Batem. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Nie wyszła mu ta centra, skuteczna interwencja obrony. Właśnie chciałem dośrodkować, żeby tam ktoś może... Ajajajaj. Może ktoś zamknął tę akcję. Ale niestety! Nie tym razem. Kurde. Pięknie, bramkarz. Świetna decyzja bramkarza. Tym wyjściem uratował drużynę od straty bramki. O. Nic nie było. Jaka będzie decyzja? Co za kurde. Gramy trochę z kontry. Ej! Wszyscy taką samą minę robią. To może by nie być fajne. W lewy dolny. Ha! Oliwa sprawiedliwa! To mówią. Idziemy! Kim Plogmaker. Co się stało? Wątpliwości co do tego faulu. Czy pokaże żółtą kartkę? Trochę za pokazał. Szybko sędzia sięgnął po żółtą kartkę. Tak, wydaje się, że jednak... No. Ma inne... Także widzicie, po prostu są takie te. Przywołał partnera z drużyny. No, być może do niego zagra tę piłkę z tego rzutu wolnego. No, wsparli teraz bramkarza. Chciałem zrobić taki trik, żeby on wysunął tę piłkę po prostu. Precyzyjne dobranie głowy. Czy to strzela? Aj. Niewiele zabrakło. Jest zły na siebie. No, kurczę. Skoro była odchodząca, ale niewiele brakowało. Za wcześnie. Dały. Nic nie było. Bander Biesen. Czy to wykorzysta? Pamiętacie FIFA, jak nie było tego? Sędziego? Na boisku? Chyba spalonego. Kur. Jak mówię, zawodowiec to nie jest taka łatwa sprawa. Będzie lepiej. Czy w każdym razie jeszcze mogę? Atak obrońcy. A teraz Riquelme. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Mogłem mu górą rzucić tę piłeczkę.
Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego. No ej! Cóż, to już powinno wpaść. Zwłaszcza, że dałem mocarny strzał z lewym triggerem. Ależ wspaniale to zrobił tuż za zagraniem. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Micański. Van der Biesen. Ej, oddawaj tą piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Nie, z tego miejsca lepiej nie strzelać. Czy to wykorzysta? Ej. No, ucieka obrońcy. No, będzie gol. Gdyby ten strzał był celny, by było. Byłoby im prowadzenie. 42 minuta. Przy piłce Juan Riquelme. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Się zastanawiałem za długo, co zrobić z piłką. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Czy to wykorzysta? A, już szukałem tam jakiegoś karnego. Bo i tak bym nie mógł dograć. Znaczy mógłbym strzelać w sumie. Ale to z takiego kąta to rzadko coś wchodzi. A teraz przy piłce Riquelme. Dobre przejęcie, brawo. Już sobie damy tryb ofensywny. No i tu faktycznie trzeba każdą piłkę szanować, tutaj nie można sobie podawać byle do przodu, byle do przodu. Kurde! No wy mi dacie, że tą akcję. Mamy remis po pierwszych 45 minutach. Komentarz bardzo proszę. Prowadzą rzeczywiście dość wyrównaną grę i wydaje mi się, no właśnie, pytanie, czy to jest, pokazuje mi ich energię przed rozpoczęciem, czy już po. Źle. Prawego bym sobie tego. Jest Jargoloa. No tutaj trzeba pozostawić po prostu myślę wszystkie animozje pomiędzy klubami. Bo ja tutaj jak mówię, ja kibicuję Walencji. Także czy mam drużynę z Barcelony, czy z Realu, czy skądkolwiek. To tutaj wszystko po prostu zostawia. Tutaj jest zawodnik po prostu, a nie. Z jakiego klubu pochodzi tak naprawdę w rzeczywistości. Ja rozumiem. Aj! No i właśnie to jest ten brak zgrania. Powinien być na pozycji tam, ale ze względu na ten brak zgrania był tam, gdzie był. A teraz Riquelme. Dobra pozycja do oddania strzału. No gdyby nie on, byłby gol. Lilian. Czy to wykorzysta? Jest szansa! No też zauważyłem, że tutaj trzeba po prostu wychodzić do tej piłki wcześniej. Błąd. Ależ walczą o piłkę. Pięknie dograł. Czy to wykorzysta? Fuks. Ej, błędy. No właśnie, jak widzicie, oni kurde też tu pressing stosują taki mocny. Ale jest bramkarz na stanowisku. A teraz Riquelme. Mam tam wchodzącego zawodnika. Aj! Kurde. Sakra! Strata w środkowej strefie boiska. Boateng. Nie wiem, co chciałem zrobić. Chciałem jakiś trik zrobić, ale... Albo nic, panie sędzio. Ale mi nie wyszło. A teraz Riquelme. O, o, o. Chciał podać prostopadle, ale niestety obrońcy przechwycili tę piłkę.
No i zawodnicy widzę, że się dłużej rozpędzają. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. O, tego nie widziałem na przykład, żeby się pościznął. Czy to wykorzysta? Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna. Jeszcze, żeby... Znaczy, no to żeby ten, żeby wyłuskać piłkę z autu, to widzieliśmy już parę razy. Jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza. Ale że w deszczu takie rzeczy się dzieją, to nie widziałem tego. I fajne to jest, muszę powiedzieć. Dodaje realizmu. Bez komentarza to pozostawiam. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Nie dociekam, co się tam działo w tej bramce. O! Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Jeszcze nie! Aj! Kurde! Tak blisko, no! Emocje, kurde, jak na rybach. Widzą państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Skurcze bytki. Może jakąś zmianę. Czy Kelme ma mało. Środkowy pomocnik ofensywny. Ja mam pokus środkowego pomocnika ofensywnego, na tym nie mam. Nie dobrze. Mam prawego napastnika. To jest lewy. Zamienimy ich miejscami. No w ogóle zmianę mam. Na Krychowiaka. Zobaczymy. Jak nasz polski obywatel się sprawi. Niestety nie znam polskiej ligi, powiem wam szczerze. Nie bardzo mnie interesuje. Więc nawet nie wiem, z jakiego on jest klubu. Ile jest polskiego klubu? Nie, co się dzieje? Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Na początku myślałem, że to zgranie tylko wpływa na właśnie ustawianie się na przykład zawodników do podań i tak dalej przy akcjach, ale to wpływa na wszystko. Także to jest mega ważne. Dopiero w instrukcji przeczytałem. Dobre przejęcie, brawo. Zatrzymany atak. No, z tego miejsca można strzelać. Tam ktoś jest? Kiepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Szansa! Tej interwencji wyręczył bramkę. Próbuję, kurde. Aj, źle. Myślałem, że ktoś tam będzie skakał, dlatego A nacisnąłem. Taka sama animacja. Świetnie, że to można sobie, kurde, wyłączać. Tak wkurzało. Może teraz? Kurde, no! Jak zakończy się ten pojedynek? Nerwowo, ale przynajmniej udało mi się wybić piłkę. Ale to wkurza, tyle kurde sytuacji. No i właśnie, na przykład miałem podać do tego na pole. Zawodnika wchodzącego. Nie podał do mnie. Już tak, to chyba moja wina ze względu na za krótko przytrzymany klawisz Y. Wiedziany za podanie, po prostu padły. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Nie, tu już tego nic nie będzie. To będzie remis niestety. Ja sobie na tryb defensywny już ustawię. No. Także, kochani, z wielkiej wygranej 6-0 na remis. No ale, punkt jeden jest. Więcej trzeba poświęcić pieniędzy właśnie na zgranie zawodników.
Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję tobie, Włodku. Oddaję głos do. No, bramkarz zawodnikiem. 0-4 się zabrał. 0. Niestety, także mało kasy. 435, no ale. Dobra, kochani, na tym zakończymy, tak jak mówiłem. I ja tu powoli będę w tego kombinował skład. Myślę, że to będzie taki. Znaczy, moja drużyna będzie się składała z zawodników właśnie ligi hiszpańskiej. Przede wszystkim właśnie z Walencji, ale nie tylko. Właśnie może z Realu, może z Barcelony, może z Realu Saragossa. Zobaczymy, zobaczymy. A póki co dziękuję wam za uwagę. Także piszcie mi swoje przemyślenia w komentarzach i tyle. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.